8 lipca w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie pierwszego ogólnopolskiego konkursu Metamorfoza Podwórek dla uczniów i studentów, których zadaniem było zaprojektowanie terenów wybranych przez MPGN. Pomyśleliśmy, że warto sięgnąć po pomysły młodych ludzi, zrobić ogólnopolski konkurs, dać fajne nagrody, co spowoduje, że ktoś z boku, zaglądając do Grudziądza, może będzie miał ciekawszy, fajniejszy pomysł na jakieś podwórko, na jakąś przestrzeń. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa MPGN Grudziądz. Od kilku lat współpracujemy w zakresie realizacji terenów zieleni z MPGN oraz miastem Grudziądz i wspieramy takie inicjatywy. Prezydent miasta Robert Malinowski również docenił pomysł organizatora i głównego sponsora MPGN, obejmując konkurs swoim patronatem. Spółka MPGN też by chciała, aby ta nasza przestrzeń miejska była ładniejsza, piękniejsza, żeby można było, mówiąc, przysłowiowe oko zawiesić. Mam nadzieję, że jeżeli wybierze takie projekty, które będą wprowadzone do użytku i że będą potem łatwe w utrzymaniu i że będą tak zawsze wyglądać. 10-osobowa komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Jak podkreśliła Anna Czajka, architekt miejski, członek komisji konkursowej, młodzi projektanci podeszli solidnie do zadania. Oprócz walorów architektoniczno-wizualnych, w większości projekty były proste do wykonania i utrzymania. Złożone materiały bardzo nas zaskoczyły swoim poziomem. Naprawdę mieliśmy problem, żeby wybrać tą decydującą trójkę. Niektóre, w zasadzie firma profesjonalna, długo pracująca na rynku, by się ich nie powstydziła. Funkcjonalność, podkreślam, w wielu miejscach, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nastawiliśmy się na tym, że zwycięski projekt będzie zrealizowany, więc braliśmy pod uwagę, czy właśnie ten dobór gatunków jest odpowiedni, te koszty założenia, czy mieszczą się w tych wytycznych, które my założyliśmy. Każdy miał swojego faworyta, wiadomo, ale to już liczba punktów zdecydowała, który właśnie projekt wygra. Przed ogłoszeniem wyników zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać wystąpień specjalistów w zakresie stosowania roślin ozdobnych, kamienia ogrodowego oraz drzew leśnych na terenach miejskich. Zaprezentowane zostały wszystkie projekty biorące udział w konkursie, jednakże jury nagrodziło 3 najlepsze. Laureatem konkursu został Adam Grudzień, mieszkaniec Grudziądza, student Politechniki Gdańskiej. Za projekt Wiecznie Czerwony Ogród przy ulicy Fosza 6-8 otrzymał bon o wartości 2000 zł na zakup laptopa. Chciałem stworzyć takie charakterystyczne miejsce, które będzie wiecznie czerwone, stąd ten czerwony ogród. I ogród w miarę upływu czasu w różnych porach roku będzie wyglądał trochę inaczej. Będzie taki dynamiczny w swojej statyczności. Zadowolenia nie ukrywali mieszkańcy ulicy Fosza, gdyż wygrany projekt zostanie zrealizowany przez MPGN przy współpracy z gospodarstwem ogrodniczym Teper, Magiem Ogrodów i Przedsiębiorstwem Usług Miejskich. Ten czerwony mi się najbardziej podobał. Będzie komponował z elewacją budynku, bo budynek jest żółty, także to i dużo zieleni, i czerwieni, naprawdę bardzo ładne. Cała ulica Fosza jest gdzieś tam w centrum naszej uwagi. W tej chwili startujemy w konkursie modernizacji roku w temacie rewitalizacji kamienicy Fosza 24, a ten przeciwległy koniec Fosza 6-8 to jest właśnie podwórko. Więc tak naprawdę dopinamy tą ulicę, w ciągu tej ulicy też remontujemy kamienicę, prywatni właściciele remontują, więc tworzy to pewną całość tego fragmentu miasta, co bardzo cieszy. Drugie miejsce zajął Krzysztof Rzeszutek z Uniwersytetu Rzeszowskiego za projekt Wodne kręgi przy ulicy Halera 45, wygrywając bon o wartości 1000 zł na zakup aparatu fotograficznego. Niestety nie mógł odebrać nagrody osobiście. Bon o wartości 500 zł na zakup programu komputerowego za trzecie miejsce otrzymała Iga Jagodzińska z Politechniki Gdańskiej za projekt pod tytułem Angielski charakter przy ulicy Legionów 49. Chciałam też, powiedzmy, stworzyć coś takiego bardziej naturalnego, coś, co nie będzie wymagało za dużo pielęgnacji, i właśnie tutaj ten pomysł na taki styl angielski. On raczej nie wymaga idealnych trawników, przyciętych krzewów, to może wszystko się rozwijać tak dosyć swobodnie. Dla laureatów to prestiż, który mobilizuje do dalszej pracy, zwłaszcza że udział w konkursie był dla nich zderzeniem uczelnianej teorii z praktyką. Momentami jest takie ostre to zderzenie z rzeczywistością. Wydaje nam się, że możemy niesamowite rzeczy tworzyć, to co nam mówią na uczelni, a potem czasem jednak w praktyce jest trochę inaczej. Uczelnie powinny trochę jednak więcej zwracać na to uwagi, albo powinno właśnie powstawiać więcej takich konkursów, które jakby wymagałyby na nas jakby doszkolenie się w tym temacie
samemu. Prezes spółki Zenon Różycki, zadowolony z przebiegu konkursu, zapowiedział jego kontynuację. Myślę, że to jest taki ważny projekt, jeżeli chodzi o tutaj nasze miasto i promocję naszego miasta. Chciałbym z tego miejsca oczywiście podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, pracownikom spółki, ale właśnie tak jak powiedziałem, partnerom. Cały konkurs był pod patronatem pana prezydenta, również duże podziękowania. Mam nadzieję, że popularność tego konkursu będzie rosła, a ilość prac też będzie większa.